Cześć, dzień dobry. Z tej strony pani Flobo, Marta Flurkiewicz-Borkowska. Teraz chciałabym wam pokazać kolejną inspirację z serii wykorzystania aktywności typu Draw It, czyli rysuj. Również będzie to inspiracja na język niemiecki. Natomiast tym razem wykorzystam wykreślankę odnośnie przymiotników, którą stworzyłam na stronie Edu z Zabawy. Więc co zrobić, żeby stworzyć taką szybką aktywność dla uczniów, zaangażować ich? Musimy nacisnąć opcję u góry Quick Launch, czyli szybkie udostępnianie, wybrać opcję Draw It, czyli rysuj to. I w tym momencie jako tło ja chcę pobrać moją wykreślankę z pulpitu, z komputera. Zobaczcie, ja mogę oczywiście sobie jakąś kartę pracy znaleźć też w internecie. Mogę pobrać z dysku Google, z OneDrive'a, czy też z Dropboxa, ale ja akurat sobie stworzyłam ją na moim tutaj koncie. I słuchajcie, teraz będę chciała ją znaleźć. Oczywiście, mam nadzieję, że szybko to pójdzie. Jest. Przymiotniki, wykreślanka. Oczywiście taką wykreślankę możecie też stworzyć w różnych innych programach, jeśli z takich korzystacie. Ja akurat stworzyłam w Edu Zabawy. Zobaczcie, ja mam możliwość, żeby załadowaną wykreślankę na przykład trochę poprzesuwać, tak? O. Więc mogę ją tutaj sobie poprzesuwać, tak jak mi pasuje. Zobaczcie, że mogę troszkę też zmniejszyć albo zwiększyć, w zależności jak. Ja może zostawię taką, o. Tak to fajnie wygląda. No i moje polecenie jest tutaj, aby zaznacz wszystkie przymiotniki określające wygląd i cech i charakter. Ok. Mogę dodać timer. I słuchajcie, dodamy ten timer. Tym razem dodam minutkę albo nie wiem, dwie minutki. I naciskam add. I chowam to, żeby widzieć. No i słuchajcie, co robię. Naciskam Quick Launch, co spowoduje, że uruchamiam aktywność i zostanie przez program wygenerowany kod do Nearpoda, do tej właśnie aktywności. Zobaczcie, to jest kod. Ja sobie teraz szybko pobiorę link, klikamy tutaj w ten łańcuszek link, kopiuję to i pokażę wam teraz, jak to będzie wyglądało z punktu widzenia ucznia. W nowej przeglądarce wklejam link i teraz będę jako uczeń. Wpisuję swoje imię. Join lesson, czyli dołączam do lekcji. No i mam informację o tym, ile ta aktywność będzie trwała. Oraz czekam, aż nauczyciel uruchomi. W związku z tym, jako nauczyciel włączam start activity, a jako uczeń zaczynam działać i szukać tych przymiotników. Pokazuje mi się polecenie i tutaj tą strzałeczką mogę to polecenie schować do góry. Biorę sobie, słuchajcie, taki zakreślacz, może sobie wezmę żółty i tutaj spróbuję pozaznaczać. Ale ten zakreślacz żółty słabo jest widoczny, więc zmienię go może na czerwony, tak będzie lepiej. Więc mam energisz, zobaczcie, lustig. Tu jest chyba hilfreich. Czas mi oczywiście leci, słuchajcie, ja staram się. Klein. Laut. O, mamy tutaj geduldig. Całkiem nieźle to wygląda. Nie jest aż takie złe. Tu mam jeszcze ruhig. Tu mam drugie, widzę, inteligent. Została mi niecała minuta. Mam jeszcze schnell. No i zobaczcie, no i uczeń tak po prostu zaznacza. Oczywiście nie musicie wszystkim uczniom dawać te czasomierze, bo to jednak jest, powiem wam, trochę stresujące. Dlatego warto przemyśleć. Oczywiście mamy tu poziomo też i pionowo.
możemy też pionowo znaleźć, ale powiedzmy, że ja już więcej nie znam i chcę po prostu zaznaczyć, o tu jeszcze znalazłam growth, i chcę po prostu zaznaczyć i wysłać już nauczycielowi. Nie czekam po prostu do końca czasu, ja już po prostu nie wiem, co mam znaleźć i naciskam po prostu jako uczeń submit. Zobaczcie, że mogę w każdej chwili, jeszcze jak mam czas, edytować. Tak? Więc mogę korzystać z tej opcji, bo nauczyciel włączył mi taką opcję. Natomiast ja już potwierdziłam i idę do panelu nauczyciela. Nauczyciel widzi, że została sekunda, czas się skończył, Marta zatwierdziła. Może podejrzeć tutaj, zobaczyć, co ta Marta tutaj zaznaczyła. No i skomentować to razem z uczniami. Gdy stwierdzę, że ta aktywność już się skończyła, oczywiście u góry naciskam tam, gdzie jest NIR pod strzałeczką End Session. Kończę tą sesję, jednocześnie wylogowując z tej aktywności wszystkich uczniów, którzy się podłączyli. I jak zwykle widzicie, w moich zasobach lekcyjnych również ta aktywność już jest.